Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3. Oczywiście wracamy do tej gry po przerwie, no takiej króciutkiej. Mówiacie, Wiedźmin mi się spodobał, nagrywam go. Tak, nagrywałem go. Ale teraz wracamy do Gothiczka oczywiście po przerwie. Bo co, nie będę przecież prowadził jednej serii, co nie, przez ileś tam tygodni, czy wiecie, miesięcy. Nie, będzie różnie wrzucany Gothic też. Bo ja pomyślałem, podjąłem, że będzie wrzucany Gothic rzadziej, ale odcinki będą różne. Znaczy, tak mniej więcej 40 minut, co nie będą trwać odcineczki. Dobrze, moi drodzy. Teraz sobie... gdzie my w ogóle jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Tu trochę gra mi muli. Czekajcie, bo ja nie przypominam sobie, czyżbym... Okej, zgłoś się do przywódcy orkowych najemników, to miałem na to 4 dni bodajże. Dobra, Domenik, to jest ten co tam był na tej, takiej można powiedzieć, w mini farmie, co nie, mini farma, co nie, tak mniej więcej, tak można powiedzieć. To zrobiliśmy już. Dobra. To trzeba będzie zrobić, o to zadanie. Dobra. A to sobie zrobimy dopiero... Dopiero jak będę poboczne robił, co nie, bo tu tych pobocznych mamy jeszcze, oj, bardzo dużo. Smoki to sobie zrobimy dopiero jak będziemy oczywiście lepsi, co nie. Roko to był w Faring, to daleko stąd, to dopiero będzie za ile? Nie o to mi chodziło. Poczekajcie, tak, o tutaj, Faring jest dopiero tutaj, tak? Tak jest, to dopiero za raz, dwa... jak to idzie, bo ja się tu pogubię, powiem szczerze. To idzie tak, 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 tak. Później Gota. Tam będzie bodajże Gorn, co nie, tam będą jeszcze różne, nie wiem ile tam będzie misji jeszcze w tej Gocie. Ale mam nadzieję, że mało. Nie, w ogóle, Gota to jest takie, można powiedzieć, miasto, takie mini miasto, co nie jest zajęte przez orków. Wiecie, praktycznie tu orkowie rządzą, co nie, tak jak było w... Jak pamiętacie, w tych starych częściach. Znaczy w tych poprzednich, co nie... częściach Gothica, wiecie. Orkowie rządzą i będą rządzić, aż... Praktycznie do zmierzchu bogów, bo czwórki nie zaliczam do Gothica, bo to jest totalne... Nie będę już kończył, totalne, nie każdy sobie dokończy, kto chce. Dobra, w ogóle nie lubię Gothica 4, pograłem sobie trochę, usunąłem, nie grałem dalej. Gra mi się do mnie cięła, co nie, ale w ogóle nie spodobało mi się. Na porządku fajne, co nie, ale później powiem wam, w ogóle, odechciało mi się grać w to. Odechciało mi się. Wolę już pograć sobie w Gothica 3 kilka razy, raz na jakiś czas, co nie, niż grać w te warkanie całe, co nie. Dobra, dokończmy. Jezu. Do jakich miast będziemy szli, co nie, tu później Gota będzie po Silden. Tam zobaczymy może trolla z bliska. Silden, później to będzie Wengard, później to i później oczywiście nasz ulubiony klan, znaczy Nordmar, co nie, nasz ulubiony Nordmar, tam gdzie przesiaduje, no, Xardupa, tak jak każdy mówi na przykład, nawet ostatnio każdy tak mówi, znaczy ostatnio ja tak patrzę, oglądałem, to już dawno było, z jakieś tydzień temu. Z jakiś tydzień temu, co nie, u Robina właśnie oglądałem streama, co nie, to on też mówi do Xardupki pójdziemy, co nie. On też sobie, co nie, jaja sobie robi na odcinkach czasami, co nie. Dobra.
to później będzie najpierw klan Wilka, klan Młota, klan Klaszczor znaczy i klan Ognia, tak? Najbardziej to mi się chyba spodobał, jak pamiętam, Klaszczor, tam będzie bodajże Milten, co nie? Milten chyba. Ale nie, na razie nie będę zdradzał szczegółów, bo ja nie pamiętam, powiem wam szczerze też. Kto będzie w klasztorze, co nie? Najgorsze to wiecie, co będzie? Zbieranie tych głupich ognistych pucharów. To jest, powiem wam, masakra z tym. Trzeba je wszystkie znaleźć, mam dopiero pierwszy. Drugi będzie bodajże tutaj w monterze u jakiegoś niewolnika, jak pamiętam. Dobra. Gdzie mamy iść najpierw, bo ja już nie pamiętam za bardzo. Do Masona na razie nie pójdziemy, bo nie chcę niego. Chyba na tą, na arenę pewnie pójdziemy, ale najpierw się prześpimy. Która godzina w ogóle jest? 12? 12? Kurde, południe i deszcz pada? Ej, no. Ojoj, ale mi się gra zmoliła. Kurde, czy w ogóle się, kurde, tnie jak zwykle. O, to jest najlepszy soundtrack, kurcze. Aż się dzieciństwo przypomina, jak się grało w tą grę, co nie? Tun, 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 tun. Aż mi, kurde... Aż mnie akatar zapał, co nie? Jak słucham tego soundtracku, co nie? To kurde, to jest... Przecież soundtrack, jak się wchodzi do króla Rodara przecież. Przecież, tak, to jest ten soundtrack. No ale dobra, okej, tu mamy orków, potężny górski work. Workeły. Dobra, tu mamy kolejnego workeła. Tu, kogo mamy? Tu będzie... Myślałem, że to jest Ashton, ta? Ambitny żołnierz. Cicho bądź, ty. Musisz zapłacić za wstęp. 500 złotych monet albo wynota. Oczywiście, że... powalczymy sobie. Witamy na arenie. Haha, i co się śmiejesz? Ajax? Nie ma kasy, nie ma walki. Ta. Prosta sprawa. Dostaniesz swoje złoto i moje też, kiedy pokonasz mnie na arenie. Dobra, chcę z tobą walczyć. Jestem tu mistrz. Może lepiej trochę się rozgrzej, zanim zmierzysz się ze mną. Ta. Wejdę na arenę i zniknę. No dobra, kogo my tu mamy do atakowania? O, będę... co? Ambitny najemnik? Chyba ambitna najemniczka mi się tak... Chyba pomylili się co do tego, tak mi się wydaje, ale dobra. Wiecie, te dodają... Oj... Tutaj to jak zwykle muszą być jakieś błędy. Dobra, kogo my tu mamy? Podaj, że tutaj jest 5 gości do pokonania, to nie w tej... na tej arenie, Boże, też już mi się myla wszystko. Dobra, tu mamy kogo? Najemnika jakiegoś, ta, znaczy niewolnik Dana, ta. Dobra, gdzie oni się wszyscy podzieli? Dobra, zbieramy sobie te mieczyki, co nie, te niepotrzebne. Ojeju, ile tego tu jest? Ojojojoj. Co oni to robili? Jakaś wojna była, kurde. Kilofy zostawili? Ja pierdzielę. Dobra, ile mamy tych kilofów już? Dopiero 5. Dobra, spokojnie, do Wengardu jak będziemy szli, będzie mieli 50 tego, tego i tego, co nie, pewnie, że będzie mieli. Dobra, Dan, Hugo! Hugo Kołontaj! Ktoś oczywiście wie to nazwisko, co nie z historii, często się mówi. Hugo Kołontaj. Ja tą historię za bardzo nie lubię, co nie, ale niestety trzeba się uczyć. Aha, chyba nie miałem jeszcze przyjemności dać ci po twarzy, nieprawdaż? Ja nie wiem. Zobacz. No właśnie, ty bufonie. Bufonie, kurde, jaki dźwięk. Nie mogę. Słaby jesteś, czy jaki ty? Chodź tu. O nie. O, pięknie. Ty kurde! O ty skurczybyku ty!
O, ty skurczybyku, ty. Pięknie, udało mi się. Kurde, ledwo, powiem wam szczerze. Ło, ale ty masz kasy, skubań, co ty. Poczekajcie, zobaczymy sobie, co mamy do sprzedania. Mamy tak, dwie pałki i dwa zardzewiałe topory bojowe. Zobaczcie, ja sobie muszę kawałek bułki wziąć, bo głodny jestem trochę. Chwilę się nie będę odzywał jak coś. Cholera, ale mnie boli łeb. To, boli się łeb? Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie jakoś, co nie? Tam mniej więcej. Ale głodny jestem, kurde. Nie ma to jakieś na odcinku, co nie? A jak? No dobra, dobry mikrofon mam w tej chwili przecież, co nie? 20 decybeli ustawione. W ustawieniach dźwięku oczywiście. Który to był pokonany? Ten, czy ten? Co? Nie, ten. To nie ty. To ty. Nie, to też nie. To Fedor to. Mam. Co czy... Ale ty, kurde. Co myślisz? Bez Marika nic by tu nie działało, to pewne. O, fajnie, plus 500. Ale nie o to chodzi, że sonie, że 500 plus, nie. To czeczenia. Fajny maszał. Jest o tym. Taki chem można wziąć, jak wiecie. Ty kurde. Ło, ty lepszy jesteś. U ty skurczybyku, ty. Ło, ty. Pięknie. U ty skurczybyku. Oj. Wow, ty. Dobrze, że mnie nie pokonałeś mnie. Ja bym pokazał ci, kto tu zimuje. Kolejny poziom, ale fajnie. Co my tu mamy? Mikstura po... Co? O ludzie. Nowa rzecz, po tego jak pamiętam. W normalnej, znaczy, wiecie, bez tych dodatków jeszcze, co nie? Znaczy bez tych, sorry, Boże, modyfikacji, dodatki to co do Wiedźmina, co nie? Chociaż w tym roku wyszedł niedawno też. Mniejsza o to, co nie? Ten, krew i wino, co nie? Znaczy teraz nagrywa, gra na topie, co nie? Mikstura powietrza. Pamiętam, tego bodajże nie było jeszcze... tej, co nie, jak ta gra powstała, wiecie, każdy grał w nią na pewno. Pewnie tego nikt nie zobaczył, co nie, i nie spotkał, bo ja też tego podajże chyba nie widziałem, ale wiecie, mogę się mylić, bo ja dawno już w tę grę nie grałem przecież, co nie, już 10 lat już zaraz będzie, co nie, podajże. No, już 10 lat jest. Tak, 10 lat, jak to szybko minęło, ludzie, kurde. Nie ma tu nic ciekawego. Wow, pełne życia masz. Ty jesteś kolorowa, ale chyba nie aż tak dobry. Co z nagrodą? Proszę, i tak nie mam... O, dziękuję. O Mariku? Ci frajerzy sprawiają mu same problemy. Ale z tego co widzę ma... Tak. O! Ile jeszcze do kolejnego poziomu mamy? 40, dobra, to zaraz będzie kolejny poziom, fajnie. Dobra, z kim tu jeszcze nie... Hugo? Lubisz? Tak, Marek jest dobry. Szukam. Chyba ta, najpierw. Pokonaj Hugo na arenie. O nie, serio? Chodź tu, chłopcze. Ja nie jestem chłopcem, wiesz? Jestem dorosłym mężczyzną w tej grze. Przecież bohater nasz miał nie wiadomo ile. Bo w ogóle... Ale... Mi się wydaje, że to jest... O ty kurde! A tyś! A tyś! Niedobry.
chłopiec. Tak jak on powiedział to do mnie, co nie, będzie mnie obrażał jeszcze. Cham jeden, kurde, prostak. Oj ty. Kurde, Hugo. Powinieneś występować jeszcze w tym, w Polsacie, co nie? Hugo, ta-tan-tan-tan. O ty skurczy byku. Pamiętaj o blokowaniu! Oj, o ty skurczy byku, ty mały. Ti-ti-ti. Haha, jaki łeb, ja pierdzielę. Dobra, wytrzymałość, nie, wytrzymało się nie chcę przecież, co nie? Wytrzymałość się nie chcę, tylko... Właśnie tak. O ty skurczy byku, ty! Pięknie! Nie ma tu nic więcej. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Co? Pieczeń? Przecież my nie mieliśmy pieczeni. Jakim cudem mi się to pojawiło tutaj jeszcze raz? Moja głowa. Braku. Stosujesz? Tak czy się? Nieistotne. Dobra, niech ma, już niech ma te wszystkie bronie, te co... Te co sprzedałem mu, co nie? Ojoj! Skąd mi się wzięło tyle, kurde mole? Aha, ty nie masz kasy za bardzo, no fajnie. Ci tylko to sprzedam, a nie, czekajcie, tutaj jeszcze mogę. Wszystko? Chyba nie, dobra. Ej, co jest? Gra mi się zbugowała, nie wierzę. Ejo, gra mi się zbugowała, no fajnie. Ejo. No jeszcze gry nie zapisałem, spiruny. Oj, zobaczcie. No fajnie, gra mi się zbugowała, no nie wierzę, muszę teraz wszystko w piruny powtarzać, gra mi się zbugowała, no i kurde. Ej, widzimy się znowu za chwilę. Dobrze moi drodzy, witam was znowu po przerwie i dzisiaj, znaczy dzisiaj, Boże, przerwa była troszeczkę długa, bo przed przerwą te 17 minut około, tak mniej więcej, co nie, to tam atakowaliśmy tych gości. Wiecie co moi drodzy, jeszcze raz je zaatakuje, znaczy porze zaatakuje, puh, co ja to mówię, Jezu, no pojedynkuje się z nimi, co nie, i cóż, jeszcze raz to zrobimy, nie chciałbym się za bardzo tego robić po to nagranie, wiecie, tej walki. No, pojedynkować się. Co ja tu mówię? Walka. No walka, pojedynek to jest to samo. Co nie? Ten sam wyraz. Co nie? Dobra. To minęło już kilka dni właśnie od tamtej przerwy, co nie? I tam trochę już pozapominałem już tych rzeczy, co nie? Bo ostatnio tak wieśka było dużo, co nie? Teraz będzie gocik oczywiście. Tam jest kilka odcinków, co nie? Ponagrywam jeszcze i rzucę. A później znowu wracamy do wieśka oczywiście. Dobra, żeby nie przedłużać, to trzeba... Ja tu sobie... wiecie co zrobię? Pominę to jakoś tak szybko, wiecie? Jakoś tak... Dobra, okej. Kogo tu można... Dobra. Bufonie ty. Chodź tu! Kurde, to jest najgorsze, powiem wam szczerze. O ty, ale żeś mnie ciachnął. Ale żeś mnie ciachnął, ty. Skurczybyku, ty. Nie, ja tak się z tobą nie bawię. Nie ma mowy nawet. Dobra, ze dwie takie pieczenie zjeść. O ty kurde, ty. Dawaj. Pięknie, udało mi się. Wow, ledwo. Good job. Dobra robota. Dobra, zabieramy przecież w stanie od niego wszystko. Nie będziemy go dobijać, bo będzie później
Lipa. Lipa nad lipo. Wszystkie miasta się wkurzą na mnie, co nie, ja tego na razie nie będę. Dobra, pierwsza osoba jest załatwiona. Będzie moja kolej. Dobra, pogadam sobie z nim na koniec walki. Dobra, teraz ty i ty będziesz. Później kto będzie? Ty. A może ty? Najemnik Fedor. Fedora. Kurde, to jest ten Fedora. Mogę się mylić co do tego Fedora. Fedora to jest coś takiego do Linuxa podajże. Kurde, mogę się mylić co do tego, wiecie? To jest system co nie darmowy, można sobie ściągnąć ze strony Linux Ubuntu. Ale to jest, powiem wam, ten system, tak wrócę tak do informatyki, co nie, tak można wrócić. Znaczy to nie informatyka, tylko zaraz sobie przypomnę. Jest taki przedmiot właśnie u mnie, ASO, co nie? To jest administrowanie. Boże, kurde, sieciowymi, coś tam. O nie, nieważne, mniejsza o to, co nie, to tam właśnie miałem na tym przedmiocie ten Linux. Ale powiem wam, że ten Linux to jest... Badziewie bardzo, bo tam nawet nie można żadnej gry zainstalować. Trochę głupie, powiem wam, że Windows lepszy jest. Ale też czasami do dupy też jest, na przykład 10. Ale to nie będę nic mówił, co nie. O 10, bo niektórzy jeszcze się na mnie wkurzą, jak ktoś posiada oczywiście ten system, co nie. Ale dobry plus jest przy tym. O kurde, ja nie. Ja się nie dam. Ja się tak nie dam szybko pokonać, co nie? Pewnie, że nie. Dobry plus jest przy Windows 10. Wiecie jaki? Direct 12. Tak, moi drodzy. Wszystkie gry wejdą, ale nie wszystkie, co nie? Dobra, pięknie. Kurde, to jest najgorsze, powiem wam. Pięknie udało mi się, kurde, ledwo. Powiem wam, że oni są trudni. A właśnie. Mikstura, dobra, mniejsza o to. Opcje, zaraz sobie sprawdzę poziom trudności. Co? Łatwy? Really? I takie problemy mam? Ja pierdzielę. Bez jaj. Bardzo duża, średnia. Dobra, okej, może być. No i tak, prawda, gram na wysokich. Zapomniałem totalnie. Robi się coraz gorzej. Następnym razem nie wywiniesz się tak. Dobrze, przepraszam, Danie. Dobry jesteś, kolega. No, dziękuję. Może. Mogę ciebie wziąć tego niewolnika, tak? Co ma wygląda? Co? Tak, ja z nim jeszcze nie atakowałem? What? Serio? Dobra, okej, żeby nie przedłużać, to zawalczymy sobie z nim oczywiście. Pokonaj Huga na arenie. Ale pięknie mu... Oh, fuck ja. Co to było? Ja pierdzielę. Bez jaj. Kurde. Dobra. Co to miało być w ogóle? Ja pierdzielę, jaka walka bez sensu. Ja nie mogę. O ty kurde, dziadzie. Dobra. Okej. Tarcza, czaszki i oczywiście bierzemy mieczyk i... Nic tu nie ma. Wszyscy już są pokonani, czy jeszcze nie? Nie, chyba jeszcze dostał Fedor. Znaczy ta Fedora. Nie, żartuję. Fedora to jest podajże jest jakiś program, ale... Tylko tego nam trzepi. Mogę się mylić, nie wiem. Bo ja Linuxa za bardzo nie lubię, powiem. Nie. Ale mniejsze o to, nie będziemy już mówić, co nie, o tym systemie, co nie.
się zbugował, no bez jaj. Kurde, to jest najgorsze, powiem wam. Jak ma być, tak będzie. Co ma być, to będzie. Oho. Przypomniał mi się ten tekst, co nie jest piosenki. Pięknie. Nie. Nie będziemy atakować. Znaczy nie będziemy atakować tego najemnika. Weterana, co nie? Dobra, na razie. 13 złota. Wow. Fajnie. On uzdrawia sobie życia. Uzdrawia. Okej. Okay. Powiem wam, że nie miałem żadnych problemów z tym gościem teraz, nie? Nieźle. Dziękuję. Dobra, zaraz. Ashton, gdzie jesteś? Ashton, dlaczego chodzisz? Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Dobra. Pokonie na ranie mistrza Ashtona. Oj. Po co wyjmuję tę broń? Nie chcemy tu awantur. Jasne? Robi się coraz gorzej. Dobra, okej. Okay. Serio, ty jesteś mistrzem? No, bez jaj. Serio, ty jesteś mistrzem? No, bez jaj, Boże. Mistrz nad mistrzami, no po prostu... rozśmieszył mnie. Czekajcie, tu gdzieś było... była skrzynia. Tutaj? Tutaj, dobra, mamy skrzynię. O, widzicie? Taka ciekawostka, jak oczywiście ktoś nie wie, co nie? Patrz, ile kasy mamy, widzicie? Tysiąc kasy. Znaczy monet, złota. Kurde, mylę się. Bo oreny są w Wiedźminie, w jedynce są te... Boże, ruda, ruda? W dwójce złoto, właśnie tutaj złoto. Nie wiem, jak jest w czwórce, nie... Powiem wam, że ja nie zwracam uwagi nigdy, wiecie, na to. Bo w Wiedźminie są oreny, co nie? Trochę to jest, powiem wam, głupie. No pewnie. Dobra. O, złodziejstwo. Nie jest. Jak się wyłgać? O właśnie. Poczekajcie, ile mamy w ogóle punktów? To mi się przyda bardzo. Mamy już 13 poziom? Fajnie. Dobra, zapiszmy sobie grę oczywiście. Oczywiście nowy zapis. Bo ostatnio, o, 7, no, dawno, no prawie ktoś się tydzień temu. Jakoś tak chyba. A nie wiem, mniejsza o to. Zaraz. Nie, to, kurde. Jeden, dobra, mam. Tylko nie milam kasy. Czekajcie, zaraz sprawdzę sobie. 8000, to dużo, 8000? Puh, bardzo dużo. No właśnie, nie mów nic, nie, tam, nie mów... Nie jest. 5? 15, fajnie, powiem wam, że będziemy mogli już teraz otwierać te skrzynie. Co nie? Nie. Kilofów nie sprzedaję. Nie. Dobra, co my tu mamy? Co tu sprzedać jeszcze jemu? O, zwróciłem uwagę teraz, że nie mogę sprzedać w ogóle ognistego pucharu. To jest, powiem wam, dziwne. Bardzo dziwne. Ale dobra. Kudzika chyba się przydadzą. Grabie chyba się przydadzą w Wengardzie przy tej takiej misji jednej. Chyba wszystko. Lutnie. Po co mi lutnie? Lutnie nie są potrzebne. Kurde. A, dobra. Okej, wiem już. To sobie sprzedamy. Znaczy, zostawimy te. Dwie tarcze, bo one są, widzicie, drogie. Wartość złocie ponad 1100, co nie? Trochę lipa. Dobra. I kto jest teraz mistrzem? No właśnie. Przestań. O, 1000 sztuk, fajnie. Kurde, zaraz kolejny poziom. Uuu, fajnie. Mamy 10 tysięcy już. Zyskaliśmy 3000 ponad, fajnie. Dobra, gdzie teraz lecieć? Gdzie teraz lecieć? Co my mamy, jakie misje w ogóle jeszcze? Montera, co Monterze, mamy już 40 reputacji? Wow, szybko, kurde. Dobra, zaraz, pójdziemy do Marika teraz. Pójdziemy do ej, no, ale to dziwne jest. Tutaj ork jest z dwójki i z jedynki, co nie?
w ogóle ta budowa jego, co nie? No tu kurde mamy normalnego orka z Gothica 3. Wiecie, bez tych modyfikacji. Dziwne. Mnie się zbugował. Kto wie. No tutaj mamy też tak samo. Porąbane to jest już. Gra się buguje pewnie. No ale dobra, okej. Dobra, co my tu mamy? Nie mieć wątpliwości. Dobra, mamy Marika, fajnie. No pewnie, że pokonałem Ashtona. Co do najemników. O właśnie. Śmierdzący leń wciąż jest mi winien daninę. Powiedz mu. O właśnie. Nie wiem. Rozmawiaj z nimi. Pracuj dla nich. Nawiąż szczyt. Jak? To nie twoje. Zobaczę, co się da zrobić. Dobra. Co? Nie. Chcę lepiej nie. Walczyć, nie mogę. Nie jest. Nie. Nie jest. Nie. 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 Nie, 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 nie ma nic ciekawego. Dobra, dobra. Co mamy teraz do zrobienia? Odbierz daninę. Ale zaraz, chwila. Jeśli on będzie tak cały czas, że nie będzie do niczego. Ej, no ale dlaczego? Przecież. Tu. Kurde, powiem wam, że zakochałem się w tych soundtrackach z gry. Gruby Daniel! Wow! O, koszt, na koszt firmy, co nie? Udało mi się! Wow, fajnie! O, Bazir! Pokaż mi sła... O właśnie! Jemu sprzedamy te tarcze. A co tam? Masz dużo kasy, a co tam? Pewnie, że mu sprzedamy. Dobra, nam się przyda błyskawica oczywiście. Otwieranie zamków oczywiście. Ale zaraz, to jest tylko poziomany 180, jak ja mam tylko... Czekajcie, mam 100... Ej no, dziwne. Wytrzymałeś 159? O. Dobra, siłę mamy tyle i tyle. Kurde, powiem, że siłę przydałoby się też zwiększyć, chociaż do... Czekajcie, jakie w ogóle mamy bronie przede wszystkim. Zużytej i takie. Kurde. Ale tu trzeba... dobra, tu mamy 7... Uuu! Lepsze! O kurde. Uj, ja cię kręcę. O to by się przydało. 70, tu mamy 70 plus 8. A, to tak samo by odejmowało. Bo tu mamy 80, co nie, plus 10. No to tu mamy 70, ale plus 10 to 80, co nie. I tutaj tak samo byśmy mieli, co nie, jakbym jeszcze naostrzył to. Dobra. Co tu jeszcze zrobić? Pójdziemy sobie na farmę. Najpierw zrobimy sobie takie misje tutaj. Wiecie, takie łatwiutkie. Znaczy takie, wiecie, które są łatwe bardzo, co nie? Dobra, tu mamy Denisa Penisa. Co nie? Pewnie. Dobra. Albo pójdziemy do Masona, tylko żeby tam nie zlamić z tymi krowami, bo ta misja, jak ja pamiętam jeszcze, kilka lat temu bugowała się, co nie? Jak zabiłem te krowy, chociaż jedno czy dwie, to mnie już gonili od razu, co nie? Te Jezu. Nie ognisko. Boże. Najemnicy, co nie? Z tej farmy, tej pierwszej. A tam jest też niewolnik. Nie pamiętam, jak się nazywał. Rufus. Tak, Rufus. Fajny koleś, co nie? Z tego Rufusa, ale... Pamiętam, że on się bardzo... Może przypadkiem bardzo się bugował, pamiętam kiedyś, jak grałem jeszcze. Nie. Kim jest? Właśnie, kim jest? Nazywam się Mason. Znaczy ja wiem, kim są... Zagroda jest otoczona przez moich ludzi. Czekamy tylko na sygnał do ataku. Znaczy... wiem, wiecie, ja wszystkie postacie kojarzę, co nie, jak grałem. Jak grałem jeszcze kilka lat temu, co nie, w tę cudowną grę. Wow! Przy dialogach 120 FPS-ów.
Ja ledwo wyciągam Wiedźminie na niskich 30. Wow, no się zdziwiłem. Wow, fajnie. Dobra, niż o to. Co ja chciałem mówić, Boże. Jak ja pamiętam jeszcze kiedyś, a nie to... A, co nie, ja tam kujawy te posadzie, co nie, ale... Wiem, że graliście w to grę, ale... Wiecie, każdy każdy nagrywał lub nagrywa, na przykład tak jak ja, tę grę, co nie? Ale wiecie, różne osoby komentują inaczej, co nie? Różnie komentują, co nie? Wiecie, raz czasami źle, raz dobrze, raz źle, raz dobrze, o właśnie, tak chciałem powiedzieć, no czasami źle, raz dobrze, co nie? No to u mnie różnie jest, co nie, z tym komentowaniem w tych grach niektórych. Najgorzej tak komentuje mi się, wiecie, w strzelaninkach. Bo powiem wam, że strzelaninki to nie są do nagrywania, co nie. Bo tam nic ciekawego nie zobaczycie, co nie, w tych strzelaninkach. Ale w RPGach, co nie, to tam bardzo dużo rzeczy zobaczycie, co nie. Na przykład, no, ludzi, którzy wyglądają na full HD w 1080p, zawaliście, co nie. Widzicie, kurde? Fajnie to wygląda, tak się przybliżyć do tego. Ale i tak YouTube, wiecie, przetworzy film do takiej dupnej jakości, ale to różnie. Różnie jest z tym, mi się tak wydaje, z tymi programami, co nie, do renderowania. Na przykład Sony Vegas to dobrą jakość ma, co nie, ale powiem wam, że ten program nawet by, znaczy włączyłby się, co nie, ale renderowanie filmu by trwało. Ja próbowałem kiedyś, co nie, renderować, to mi film renderował aż, oj, dużo, 6 godzin, więcej, 7 godzin na pewno. Jakbym na przykład używał tego programu, to bym rzucał filmy raz na tydzień. Raz na tydzień około, tak można powiedzieć, co nie, ale Camtasia szybciej, co nie, renderuje, ale też czasami trzeba czekać 3 godziny, co nie, czy tam 4, żeby się zrenderowało, co nie. Różnie jest z tymi właśnie, oj, z tym renderowaniem, co nie, raz dłużej, raz krócej, co nie. Ale dobra, nie gadaj, już koniec gadania o tych programach, co nie. Wczoraj już kiedyś mówiłem. Ja tak wracam do tych takich tematów, co nie, po kilku miesiącach, czy tam po kilku tygodniach lub miesiącach, tam wiecie. Dobra, nie gadajmy już o tym programach. Bo to nie jest temat na nagrywanie gry, co nie, o programach. To jest granie program, co nie. Dobra, słuchajmy go jeszcze. My buntownicy jesteśmy wszędzie. Nawet jeśli na kontrolujemy. Jak to was nie widać? No widać was, no kurde. O Jezu. Co wy szykujecie u diabła? Najpierw zajmiemy się zwierzętami. Te. Jakie zwierzęta? Świnie! Tłuste krówska w jak najemnicy nie będą... Rozumiem. Dobra, mam nadzieję, że... Co? Zobaczysz. To się... Dobra, nie spał... nie zły zupełnie siebie wariat. O Jezu. Za ciężkie. Kurde, nie wiem co tu wziąć. Zaraz, zapiszę grę sobie. Tutaj? A czemu by nie? No już się zapisało, zapisało się, dobra. Okej, okay. A sobie pogadamy z nim. Aha, tu już jest bez dialogu, bez głosu, co nie, te dialogi. Te w chwili obecnej. Dobra, nie będę nic pomijał, tutaj sobie też poczytam. Bo tego tutaj nie pamiętam, żeby to było w podstawce, co nie, bez tych modyfikacji. Wiem, że ta misja była, co nie, w... Więc tego nie było, co nie, w podstawce, jak pamiętam jeszcze. Nie grałem, co nie, jeszcze na starym komputerze. Ledwo 30 FPS-ów było, pamiętam. A gra... Gra tylko miała... 256 mega. Tak. A ja miałem 512 mega. I gra mi lagowała. Niestety. Niestety. A co ze świniami? Świnie nie są takie Rozumiem. Świnie dają mleka. Zupełnie. Jeśli wydaje ci się, że łatwo jest... Te sukinsyny pilnują... No cóż.
Za ciężkie. Mamy w Mont... Da nam znać, kiedy... Na... A dobra, ale zaraz. Co słychać? Trzy ogry? What the fuck? Po co? W ogóle... Ogry to są najgorsze... Najgorsze potworki, jak istnieją w ogóle. No, zawaliście. Wiedziałem. Odejdź! Odejdź stąd, ty. Kurde, teraz będą mnie atakować. Jak ja mam to zrobić? Ojej, ja pierdziel. Wiedziałem, że jest coś... Więc jednak cię to... Kurde, ale to jest denerwujące, powiem wam. Kurde. Dobrze, że... Zapisałem grę jeszcze. Ale nie, kurde, lipa. Lipa. Ale dobra, przecież tej misji nie musimy wykonywać, co nie teraz. Kurde, a tych ludzi za bardzo nie chcę zabijać znowu. By była lipa. Kurde, ale ja to... Ajajaj. Trochę źle to zrobiłem. Ale dobra, spokojnie. Dobra, zabij krowy. Na razie tego nie będziemy robić. Bo tu będą się na nas rzucać, co nie jak zwykle. Bo z miecza też, kurde, lipa, co nie? Jak ja na przykład tak zrobię. No, kurde. Głupie to jest. Trochę, powiem wam szczerze. Czekajcie, jakie jeszcze mamy misje? Te krowy zabiję chyba dopiero. Tak myślę. Albo zrobi coś takiego sobie, ale te krowy później nie wrócą przecież, co nie? Kurde, jak to zrobić? W nocy? Właśnie, nie wiem ile tam jest miejsc w tym... Czekajcie, ja w ogóle z nim gadałem? A właśnie, zaraz. Dobra, wiem, że będzie słychać, kurde, myszkę, wiem. Zup. Te klikanie pewnie będzie słychać. Dobra, zrobimy sobie tę misję w nocy, może teraz, może w nocy będzie lepiej, co nie? Ale, kurde, bo tych krów jest raz, dwa, trzy, tutaj mamy trzy. Tam mamy dwie, pięć chyba ich jest, nie? Jak pamiętam. Tu jest jedna i tam jest druga. Czy jeszcze więcej tych krów jest? Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Sześć? Raz. Dwa. Dwa, dobra, ma. Dobra. Tu mamy trzecia i tam mamy trzy, to sześć. What the fuck? Zaraz, ja poszedłem, nie tu. Gdzie ja to polazłem? I tu mamy trzy. Raz, dwa, trzy. Kurde, pogubiłem się. Cztery. Pięć? Sześć? Siedem? What the fuck? Nie ogarniam już tych krów. Ile tych krów jest? Do jasnego pana. Kurde. Się pogubiłem już z tym liczeniem, powiem wam szczerze teraz. Ale zaraz, tu mamy tak. Bo ta buntowniczka będzie nas atakować w piruny. Kurde, ona jest... Jeszcze strażniczko! What the fuck? Jakie to jest porąbane! Czekajcie, spróbujmy... zapiszę grę oczywiście. Spróbujmy w nocy ich zaatakować się krowy. Znaczy zabić się krowy, co nie? Do północy się prześpimy oczywiście. Tak? I może... Ale oni tu siedzą. Bez jaj. Kurde! Porąbane to już się robi. Kurde. Głupie to się robi, powiem wam, ta misja. Zrobię sobie ją w innym odcinku może. Bo w tej misji to są, kurde, błędy, powiem wam też. Czasami. Szkoda, że nie mam żadnego nowego takiego patcha, co nie, że... że poprawiam na przykład jakiś błęd, co nie, w zadaniach. Chyba nie ma. Bo 1.75 to jest chyba tam ten najnowszy. Bo tutaj właśnie jest nawet, tutaj tak. 1.75, to jest chyba ten najnowszy, jak mi się wydaje, tak. Mhm. Tak. Kurde. Lipa, powiem wam, jest z tym czymś. Głupie to trochę jest. Ta misja to jest, kurde, powiem wam, totalna porażka, powiem wam, z tą misją. Dobrze, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć.